Jeżeli interesuje Was, skąd wzięły się nazwy pierwiastków chemicznych i czy towarzyszyła temu jakaś historia, to ten materiał jest dla Was. Jeszcze drobne wyjaśnienie, w tym materiale zajmiemy się nazwami łacińskimi, a polskimi tylko jeśli mają jakieś inne pochodzenie lub istniały jakieś inne ciekawe propozycje dla nich. Łacińskie helium przetłumaczono na polski hel, nie będę więc marnował Waszego czasu, żeby tłumaczyć tak oczywiste sprawy. Zapraszam do oglądania. Jego odkrywca Henry Cavendish nadał mu nazwę hydrogenium, co w wolnym tłumaczeniu z greckiego miało oznaczać ten, który rodzi wodę. Pierwsze polskie propozycje nazwy to wodorud, ale także wód, nazywano go także lżeniem, jako że wodór jest najlżejszym pierwiastkiem. W przypadku izotopów wodoru nazywa się kolejno protem, deuterem i trytem, co oznacza pierwszy, drugi i trzeci. Pierwiastek ten pierwszy raz odkryto w widmie spektralnym naszej gwiazdy, a jego nazwa pochodzi od imienia greckiego boga słońca Heliosa. Jego odkrywca Berzelius badał pewien minerał petalit i odkrył w nim nowy podobny do sodu składnik. Nazwał go litos, co oznacza kamień lub skałę z powodu źródła jego odkrycia. Polska nazwa początkowo brzmiała lityn, później litium, by stać się współczesnym litem. Beryl wziął swoją nazwę od minerału berylu, ten z kolei od greckiego berylos, koloru morskiego, który przejawia się w jednym z jego szlachetniejszych odmian, akwamarynie. Początkowo tak był nazywany tylko w nauce niemieckiej i angielskiej, we Francji nazywano go glucinum, od greckiego glixos, co oznacza słodki, ponieważ związki tego pierwiastka miały słodki smak. Z tego powodu polska nazwa ewoluowała poprzez glucyn, glucynę, glucium, gluc, berylin, berylium do współczesnego berylu. Nazwa pochodzi z języka arabskiego, gdzie boraks oznacza biały i tak nazywano minerał, z którego wydzielono kwas borowy, a z niego czysty bor. Jako że węgiel jest pierwiastkiem znanym od starożytności, jego nazwa pochodzi jeszcze z łaciny. Udało mi się ustalić, że wyraz prawdopodobnie oznaczał dymiące i śmierdzące palenisko, w którym wytwarzało się węgiel drzewny. W Polsce proponowano nazwy węglik czy węglen, dziś zarówno dla pierwiastka, jak i dla kopaliny używamy nazwy węgiel. Nazwa ta wywodzi się z protosłowiańskiego hongl, co oznaczało ogień lub palić się. Nazwa odmiany węgla diamentu pochodzi od greckiego adamas, co oznacza niezwyciężony, gdyż do końca XVII wieku uważano, że jest on niezniszczalny. Grafit z kolei nazywano plumbago od nazwy ołowiu, gdyż uważano, że jest tym właśnie pierwiastkiem. Polska nazwa pochodzi od grafo, czyli pisać. Nazwa nitrogenium ma podobne pochodzenie jak wodór, oznacza rodzący saletrę, gdyż nitricum oznacza po grecku saletra. W Polsce początkowo zaproponowano nazwę saletrorud. Zmieniono ją jednak na azot, który pochodzi od francuskiej nazwy saletry, a z kolei z greckiego azotikos, czyli niepodtrzymujący życia. Ponieważ powietrze pozbawione tlenu, czyli prawie czysty azot, choć sam w sobie nie jest trujący, nie pozwala skutecznie oddychać. Tlen to kolejny pierwiastek, którego nazwa ma coś wspólnego z rodzeniem. Oksygenium oznacza rodzący kwasy, jako że kwas po francusku to właśnie oksy. A pod koniec XVIII wieku uważano, że nie może istnieć kwas nie zawierający w sobie tlenu. W Polsce początkowo proponowano nazwę kwasoród lub kwasorod, czy nawet tak egzotyczne jak kwasor, kisor czy kis. Obecna nazwa tlenu pochodzi od czasownika tlić, czyli palić się lekko bez płomienia. Zawdzięcza on swoją nazwę minerałowi fluorytowi. Fluor lapis oznacza płynący kamień i służył do obniżenia topnienia rud metali. Fluere oznacza po łacinie płynąć, fluoryt można by więc tłumaczyć na polski jako topnik. Z gazów szlachetnych pierwszy poznano hel, a następnie argon, który jest niewielkim, ale zauważalnym składnikiem powietrza. Szybko ustalono, że pomiędzy nimi brakuje jeszcze jednego pierwiastka. Po jego wyizolowaniu syn odkrywcy Williama Ramseya obejrzał nowy pierwiastek w spektroskopie i wykrzyknął: cóż za śliczne nowe światło. Ojcu nie pozostało nic innego jak nazwać odkrycie neonem od wyrazu nowy. Alkalia, czyli węglany i wodorotlenki uważano za jedną substancję, choć dzielono je na roślinne, z których wyodrębniono potas oraz mineralne wydobywane ze słonej wody, czyli sodę. W momencie oddzielenia ich od siebie zaproponowano nowe nazwy dla ich związków, kali oraz natron.
W 1807 roku Humphry Davy wydzielił czyste pierwiastki i nazwał je potasem i sodem. Soda oznaczała węglan sodu, jak i sodę oczyszczoną, jednak źródło tej nazwy jest nieznane. Doszukuje się jakiegoś wspólnego źródła z arabskim suda, co oznaczało wyjątkowo silny ból głowy. Natomiast łacińska nazwa natron wywodzi się prawdopodobnie z biblijnego neteru, co w Biblii Tysiąclecia tłumaczy się jako źródła, które w niektórych pustynnych rejonach świata bywają słone. Na przestrzeni wieków związki lub rudy żelaza były nazywane magnezją od związku żelaza zwanego magnetytem, który wydobywano w pobliżu miasta Magnezja. Na początku XVIII wieku w Rzymie pojawił się pewien środek na przeczyszczenie nazywany magnezją białą, w odróżnieniu od magnezji czarnej, która okazała się być związkiem manganu. Nie jest wiadome, skąd wzięła się ta substancja, ale dawniej wystarczyło jakiekolwiek podejrzenie, że substancja zawiera w sobie żelazo, aby zostać magnezją. Podobno też przy jej produkcji używało się siarczanu żelaza. Glin, zwany aluminium, jak sama nazwa wskazuje, został wydobyty z gliny, czy raczej z glinki. Nazwa łacińska używana w Polsce na równi z oficjalną pochodzi od minerału alumenu, zwanego po polsku alunem. Ta zaś pochodziła od greckiego alum, co oznacza cierpki smak. Nazwa pochodzi od łacińskiego silex, co oznaczało krzemień. Pochodzenie polskiej nazwy jest więc zrozumiałe, choć proponowano wiele innych, jak krzemno, krzemion, krzemionek, silit, silikum, silik czy silikon. Jego nazwa znaczy z greckiego niosący światło, co było związane z faktem, że biały fosfor świecił w ciemności. Odkrycie fosforu było przełomem w chemii. Jest to pierwszy pierwiastek, co do którego znamy dokładną datę wyizolowania go, po drugie świecił bez wydalania ciepła, co było naruszeniem teorii Arystotelesa, mówiącej o czterech żywiołach i związanych z nimi zjawiskach. Łacińska nazwa sulfur pochodzi z sanskrytu, gdzie sulvere oznacza żywioł. W tym przypadku miał on oznaczać ogień, gdyż siarka zwyczajowo była z nim kojarzona. Etymologia polskiej nazwy nie jest w pełni znana i istnieją co najmniej dwa prawdopodobne wyjaśnienia. Pierwsze to siarka jako siarczysty, silny, mocny. Drugim wyjaśnieniem jest porównanie koloru siarki z tak zwaną siarą, czyli żółtą wydzieliną z gruczołów mlekowych w pierwszych dniach laktacji. Nazwa pochodzi od greckiego wyrazu chloros, co oznacza żółty lub żółto-zielony kolor. Pierwiastek ten początkowo został nazwany aeron, od greckiej nazwy powietrza aer, jako że jest on trzecim co do objętości składnikiem powietrza. Nazwa bywała złośliwie przekręcana na aaron, który był bratem biblijnego Mojżesza, nazwę zmieniono więc na argon, pochodzące od aergos, co oznacza leniwy, obojętny, bierny, gdyż ten gaz szlachetny nie bierze udziału w reakcjach chemicznych z innymi pierwiastkami. Nazwa pochodzi od arabskiego alkalia, co oznacza popiół. Popiół roślinny poddawano procesowi ługowania, czyli wypłukiwania i uzyskiwania z niego ługu, czyli alkali roślinnych, dla odróżnienia od alkali mineralnego, czyli sody. Potasz, zwyczajowa nazwa węglanu potasu, pochodzi od niderlandzkiego potasze, co oznacza garnek z popiołem. Nazwa pochodzi od łacińskiego calx, czyli wapna, a calcium oznacza metal z wapna, gdyż podczas jego pierwszego wyodrębnienia doszło do zanieczyszczenia rtęcią. Polska nazwa pochodzi od prawosłowiańskich wyrażeń określających bielenie, malowanie czy farbę. Jest pierwszym pierwiastkiem, którego nazwa ma pochodzenie geograficzne. Nazwano go tak na cześć Skandynawii, gdyż pierwszy raz odkryto go w rudach wydobytych niedaleko miasta Iterbi, które samo też dało nazwę aż czterem różnym pierwiastkom. Nazwa ta pochodzi od greckich bóstw tytanów, ale brak jest informacji, czemu jego odkrywca Heinrich Klaproth wybrał akurat taką nazwę. Z pewnością lubował się w mitologicznych nazwach, o czym będzie jeszcze mowa. Ten pierwiastek został nazwany na cześć nordyckiej bogini Frej, zwanej też Wanadą. Z uwagi na kolor minerału wanadytu proponowano nazwę erytronium od czerwonego oraz panchromium od różnych kolorów jego związków chemicznych. Jego nazwa pochodzi od greckiego wyrazu chroma, oznaczającego kolor, gdyż jego związki mienią się na wiele różnych kolorów. Podobnie zresztą jak w przypadku wanadu. Źródło jego nazwy jest dość skomplikowane. Już w starożytności używano magnezji czarnej do odbarwiania szkła. Był to braunsztyn, czyli dwutlenek manganu. Należy ten minerał odróżnić od magnezji będącej magnetytem, znanej ze swoich właściwości magnetycznych, oraz od magnezji białej wspomnianej już przy pierwiastku magnezie. Prawdopodobnie używano wspólnej nazwy magnezja, gdyż braunsztyn,
który nazwę tę otrzymał dopiero w XV wieku, występował razem z rudami żelaza i do nich był zaliczany. Wśród wielu nazw, które nadawano tej rudzie w całej Europie, powstały też nazwy manganeze i manganezium. Początkowo nowo odkryty pierwiastek nazywano magnezium, nazwę zmieniono jednak na obecną, korzystając z nazewnictwa wcześniejszego, a magnezem został dzisiejszy magnez. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa firmus, co oznacza trwały, mocny, silny. Polska nazwa pochodzi od słowiańskiego wyrażenia zieleźni, co oznaczało po prostu garnek żelazny. Etymologia tej nazwy jest bardzo zabawna. Otóż przed wiekami często oceniano skład rudy lub minerału na oko. Po jej kolorze zakładano, jaki metal uzyska się z jej wytopu. Czasem zamiast poszukiwanego metalu uzyskiwało się nieprzydatny szary proszek. Winą obarczono chokliki, zwane po niemiecku koboldami. Uzyskany proszek składał się m.in. z kobaltu. Nikiel w przyrodzie często występuje z kobaltem i źródło jego nazwy jest podobne. Złe koboldy podrzucały do pieca hutniczego kupernikel, czyli czarcią miedź. Pochodzenie tej nazwy jest czysto geograficzne i pochodzi od nazwy wyspy, gdzie był wydobywany, czyli Cypru. Polska nazwa pochodzi od niemieckiego wyrazu szmied, oznaczającego kowala. Nazwę Zinken dla rudy, z której ten metal był wydobywany, zaproponował niemiecki geolog Georgius Agricola w trakcie swoich podróży, nie wiadomo jednak, do czego miała nawiązywać. Miał od taki kaprys. Nazwa pochodzi od terenu starożytnej Galii, będącej dzisiejszą Francją. Tu, podobnie jak u poprzednika, Germania to dawna nazwa Niemiec. Nazwa pochodzi od związków arsenu, które służyły starożytnym jako środek malarski. Siarczek arsenu o kolorze złotym Arystoteles nazywał sandarche, a wyraz ten wywodził się z języków wschodnich, gdzie oznaczał złoty lub żółty kolor. Nazwa tego pierwiastka pochodzi od greckiej nazwy księżyca, Selene. Pierwiastek ten występował wraz z telurem, którego nazwa pochodzi od Ziemi. Dla jego odkrywców wydawała się więc naturalnym wyborem. Początkowo dla tego pierwiastka zaproponowano nazwę muride od słowa muria, oznaczającego solankę, jako że pierwotnym źródłem otrzymywania bromu była woda morska. Kwas solny, który jak wiemy zawiera chlor, nazywany jest po francusku acide muriatique, zaproponowano więc zmianę nazwy na inną, mniej mylącą. Elegancko zmieniono więc słoną wodę na smród, gdyż taka jest grecka etymologia tej nazwy. W momencie, kiedy znano już hel i argon, poszukiwano pierwiastka, który wypełniłby lukę pomiędzy nimi. Odkryto nie jeden, a dwa pierwiastki. Wspomniany już wcześniej neon, a także cięższy i trudniejszy do znalezienia krypton, co z greckiego oznacza ukryty. Jako że jesteśmy mniej więcej w połowie układu i zgrabnie zakończyliśmy okres gazem szlachetnym, to w tym miejscu zrobimy przerwę. Zapraszam do drugiej części materiału.